Witam Państwa. Jeszcze raz przypomnijmy sobie, czegośmy się dowiedzieli z kilku poprzednich gawęd. Tak więc poznaliśmy przestrzeń metryczną, czyli taką, w której w jakiś sposób umiemy mierzyć odległość, przy czym sposób mierzenia może być bardzo dziwny, byle tylko spełniał pewne proste warunki. Po drugie, dowiedzieliśmy się, co to jest przestrzeń zupełna, czyli taka, w której nie ma żadnych dziurek, albo ściślej mówiąc taka, że każdy ciąg zbieżny punktów tej przestrzeni ma granicę będącą też punktem owej przestrzeni. Wreszcie poznaliśmy przestrzenie liniowe, w których wiemy, co to znaczy dodawanie punktów i mnożenie ich przez liczbę. No i teraz weźmy pod uwagę dowolną przestrzeń metryczną i liniową jednocześnie. Mamy w niej na pewno punkt zero, jakby początek układów współrzędnych, choć o samym układzie współrzędnych nic w ogóle teraz nie mówimy. Odległość dowolnego punktu od zera nazwiemy teraz normą tego punktu. Normę punktu x oznacza się zazwyczaj dwiema pionowymi kreskami. O tak. Pomyślmy teraz o najzwyklejszej prostej z zaznaczonym punktem zero. Zaznaczmy na niej jeszcze jedynkę. Każdej liczbie rzeczywistej odpowiada punkt na prostej i odwrotnie. Prawda? W lewo leżą liczby ujemne, w prawo dodatnie. Czym jest na tej prostej norma? Łatwo zauważyć. Norma pokrywa się z wartością bezwzględną liczby. W tym wypadku po prostu norma jest wartością bezwzględną. Na płaszczyźnie nie ma sensu oczywiście rozpatrywać wartości bezwzględnej, ale pojęcie normy ma sens jak najbardziej. Podobnie rzecz ma się w przestrzeni trójwymiarowej. Za każdym razem norma to odległość od punktu zerowego i możemy normę uważać za uogólnienie wartości bezwzględnej. No i skoro tak, to matematyk zapyta zaraz, które zatem ze znanych mi własności wartości bezwzględnej obowiązują w ogóle dla normy? To bardzo dobre pytanie. Postawienie go doskonale ilustruje sposób myślenia matematyka, który tworzy uogólnienie jakiegoś znanego już sobie pojęcia, tak jak norma punktu czy wektora jest uogólnieniem wartości bezwzględnej liczby, a następnie pyta o to, co już wie o starym pojęciu i co z tego przenosi się na to nowe, a co się nie przenosi. Przy okazji dowiaduje się, jakie właściwości pojęć są naprawdę ważne. No i teraz najważniejsze na dziś. Przestrzeń, która jest jednocześnie liniowa, zupełna i jest w niej określona w jakiś sposób norma, to przestrzeń Banacha, nazwana tak od nazwiska naszego genialnego rodaka, o którym już kiedyś rozmawialiśmy. Teoria, którą on stworzył, a która nazywa się analizą funkcjonalną, to teoria właśnie takich przestrzeni i różnych istniejących w niej dziwów. Dlaczego ta teoria jest tak strasznie ważna i dlaczego jej stworzenie było przewrotem w matematyce? Otóż dlatego właśnie, że jest taka ogólna. Przestrzenią Banacha z jednej strony jest nasza zwykła przestrzeń Euklidesowa, czyli ta, w której podobno żyjemy. Z drugiej strony jest nią na przykład przestrzeń funkcji ciągłych na pewnym odcinku, albo mających pochodną, albo całkowalnych. Z trzeciej strony przestrzeniami Banacha są różne inne przestrzenie nieskończenie wielowymiarowe. I wielki Stefan Banach nauczył nas badać te wszystkie dziwne twory za jednym zamachem. Jak udowodnimy jakieś twierdzenie, które obowiązuje w abstrakcyjnej przestrzeni Banacha, to jednocześnie tym samym udowodnimy coś w każdej konkretnej przestrzeni. No i teraz mając wiedzę na przykład o tej naszej normalnej przestrzeni, możemy próbować szukać odpowiedzi na pytania o uogólnienia różnych dobrze znanych nam twierdzeń. Powiedzmy, w przestrzeni euklidesowej zachodzi dobrze nam znane twierdzenie Pitagorasa. Czy ono zachodzi też w każdej w ogóle przestrzeni Banacha? Łatwo zauważyć, że o twierdzeniu Pitagorasa możemy mówić, bo wiemy, co to znaczy w naszym świecie prostopadłość. Pierwsze nasze pytanie powinno więc brzmieć, czy w każdej przestrzeni Banacha da się jakoś wprowadzić prostopadłość? Jeśli tak, to jak? A jeśli nie, to kiedy i dlaczego? No i jeśli się na przykład da wprowadzić to pojęcie wśród funkcji, to co by w tym nowym świecie znaczyły takie słowa jak trójkąt, kwadrat i tak dalej? Przy okazji, widzą Państwo, że przy takim podejściu do teorii funkcji wkracza w zupełnie naturalny sposób geometria.
Dwa z pozoru zupełnie odrębne światy matematyczne łączą się w jedno. Myślę, że widzą Państwo, że takie podejście z jednej strony generuje niejako automatycznie mnóstwo nowych pytań i problemów, czyli daje matematykowi zupełnie nowy obszar badań, z drugiej zaś strony daje nam ono potężne narzędzie do rozwiązywania tych problemów. Tu na zakończenie mała dygresja. Otóż, proszę Państwa, matematyk dobry dostrzega trudne problemy i dowodzi dotyczących ich twierdzeń. Matematyk znakomity widzi analogie między twierdzeniami i buduje z tych analogii teorii. Matematyk genialny widzi analogie między analogiami i tworzy całe nowe dyscypliny matematyczne. Tak właśnie Stefan Banach stworzył analizę funkcjonalną. I tak się rzeczy mają. Już Państwo wiedzą, co to przestrzeń Banacha. Poza zawodowymi matematykami mało ludzi to wie. Mogą Państwo być dumni. Do usłyszenia za tydzień zatem.